naszym badaniu, które obejmowało prawie 300 polskich korporacji, prawie 60% respondentów wskazało, że nie ma obaw związanych z Brexitem. I wydaje mi się, że możemy na to popatrzeć z dwóch stron. Z jednej strony ten proces dopiero ruszył. Nikt nie wie, kiedy się zakończy, jak zostanie przeprowadzony. A z drugiej strony spółki też nie mają jeszcze wiedzy i świadomości, jak to wpłynie na ich rentowność i na prowadzenie działalności na rynku Wielkiej Brytanii. W naszym badaniu firmy, które obawiały się Brexitu, wskazywały na różne czynniki, które mogą wpływać na ich prowadzenie działalności na rynku Wielkiej Brytanii. To jest przede wszystkim obawa o przepływ towarów i usług pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Dwa, stawki celne, które mogą ulec zmianie. No i trzecie bardzo istotne zagadnienie to jest rynek walutowy, kursy walutowe i ryzyko związane z tym z prowadzeniem działalności. Jeżeli chodzi o trendy związane z ekspansją zagraniczną, to 84% spółek deklaruje dalszą ekspansję zagraniczną, wskazując rynki Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii jako kolejne rynki do ekspansji. Były pozytywne dwa zaskoczenia. Pierwsze takie, które się wiąże z faktem, że widzimy po dwóch poprzednich edycjach badań, że dziś jakość dominuje nad ceną. Oczywiście cena nadal jest istotnym elementem przewagi, ale to odwrócenie roli jest bardzo pozytywne z naszej perspektywy, bo widzimy, że nasze firmy rzeczywiście przechodzą z cenowej przewagi w jakościową przewagę. To powoduje, że po prostu wnioski są jednoznaczne, że jakość naszych towarów jest już taka, która zdobywa rynki zagraniczne i wygrywa z lokalnymi konkurentami. A drugim aspektem była kwestia niskiego wpływu różnic kursowych i wahań kursowych na biznesy, co pokazuje, że te biznesy są ustabilizowane na rynkach zagranicznych.